0955. Expect Victor arrival. RNP approach for runway 09er. Transition level 80. Wind 100 degrees. 11 knots. Cat okay. Temperature -3. Dew point -7. QNH 1002. Delivery close. Tak, z informacji wczoraj popałeś się do tej opuszczenia ATZ z Rudników. Będziemy wracać do Poznania. Wysokość 2600 stóp. I chcielibyśmy zapytać, czy strefa CSA 06 alfa weli godzina się aktywna. CSA 6 alfa jest aktywna od wysokości 2500 stóp w górę pod aktualną pozycję. Na wschód do sensowy. Jeszcze raz, pozycja. Na zachód od Częstochowy. 129 za 5. Jesteś w rejonu Blachowni teraz. Tak, wspiera po Pałyski na X-ray. Wspiera po Pałyski na X-ray, taka informacja potwierdź, bo przed chwilą widziałem rzecz na Częstochową, był przelot na wysokości 2500. Napis Krakowa czy Pyrzowic? Pyrzowic. A pilnują, widzę tego. Objęcie to jest nowe po wschodniej stronie. Ale jest wyżej, może poniżej. Nie no, czy powyżej tam jest strefa też, taka czynna, więc tam nie musi mieć zgody na wlot. A po prostu, no oni... Może ma ustawione zły... A też słabo ich słychać, nie? Nie ma instruktora. No to niestety będzie napisany raport, ze względu na to, że nie przestrzega przepisów dotyczących przelotów nad miastem powyżej 100 tysięcy, jak on jest Częstochowa, także... Wow! Pierwszy raz słyszę! Zgłoś w rejonie Ozimka przejście na Poznań informację, chyba że jakaś inna trasa i QNH 1001. Miałam 2,5 tysiąca stóp. Nad miastem Częstochowo to jest 1500 metrów, to jest taki minimum, czyli wychodzi około 5000 stóp nad Częstochowo. Niestety było poniżej dużo. No trochę to zbuja. No okej. Okay. Pierwszy raz słyszałem, że to będzie raport, wiesz, to tylko na YouTubie. Zgłaszałyśmy, które popały się jakby. Wieża to jest, gdzie tu jest wieża? 129 za 5,5, dobra. Kraków informacja, Sierra Papa, Kilo Sierra November, w drodze do punktu Juliet i przejdziemy na 129 za 5,5, Kraków, wieża Katowica. Sierra Papa, Kilo Sierra November, Kraków informacja, służba radarowa zakończona, łącznie z Katowicami, oczywiście wlot tylko ze zgodą do kontroli. Do usłyszenia. Oczywiście wlot tylko ze zgodą do usłyszenia. A nie, wlecę im kurka w CTR. No, nie no, bo... Tłumaczy wieżę. A, nieważne. Katowice wieża, Sierra Papa, Kilo Sierra November, dzień dobry. Sierra Papa, Kilo Sierra November, Katowice wieża, dzień dobry. Aktualnie w punkcie Juliet, Wiktor na pokładzie i mamy takie pytanie, czy moglibyśmy przeciąć CTR z północy na południe? Sierra Papa, Kilo Sierra November, jest taka możliwość, ale tym razem gdzieś poza fizyczną granicą pasa startowego mamy loty drona nad terminalem. Przyjąłem i będzie poza fizyczną granicą pasa startowego. Informacyjnie dwie osoby na pokładzie, Cessna 152, skłok 7000, aktualnie 2000 na 1001. 2000 na 10.02 proszę ustawić w Katowicach QNH, takie jest. Pogoda Wiktor, wiaterek z kierunków wschodnio-południowo-wschodnich do 13 węzłów. A jaka destynacja? Z powrotem na Rudniki, ale przez Katowice i później jeszcze może na południe polecimy. Dobrze, to poproszę może o skłuk Ident. Kilo Sierra November, skłuk Ident. Ale dzisiaj coś po prostu...
Sierra Papa, Kilo Sierra November, to jesteście zidentyfikowani 6 mil na północny wschód od punktu Whisky. To z obecnej pozycji proszę wykonywać z kursem południowym. I z obecnej pozycji z kursem południowym. Rozumiem, że mamy zgodę na was przestrzeń kontrolowaną. Kilo Sierra November. Sierra Papa, Kilo Sierra November, potwierdzam, zezwalam na wlot w strefę kontrolowaną. Altitude 2000 stóp proszę utrzymywać. I nie wyżej niż 2000 na 10.02. Bardzo dziękujemy. Trochę szkoda, bo że nie zobaczymy sobie tak ładnie pasa z góry. 2959. To wicepogoda Wiktor. No. Myślałem, że pan powie, no tym razem pana nie... Bo ja to często tak, wiesz, skorzystam z tego bez planu lotu. Bo to więcej zamieszania, wiesz, niż... Bo w planie lotu potem musisz zamykać ten plan lotu, a ja też... Jakbyśmy lecieli do Katowic, to gdzieś tam to spoko lądujemy, a my robimy jakieś tam ogromne koło i dopiero wracamy, nie? Tam dron lata, no proszę. Trochę wiaterek tu wieje. Luty. No, no. Ale ciekawe, wiesz, dzisiaj tak, pierwszy raz słyszę tak, że ci kontrolerzy są tacy... Formalni? Formalni, ale to tacy właśnie, że tam ta dziewczyna wleciała. I raport będzie pisany. Ty, to po prostu niezwykłe. Tutaj też tak, no okej, no tutaj nas puścił, tylko no rozumiem, że nie możemy nad pasem polecieć, bo jest dron, nie? Zawsze... Ale zawsze jakoś tak... Już nawet o taczęgą nie będę prosił, wiesz, a jeszcze... To przeliczniki, tak? Tak, tak. Paskali i... Tak, bo tu masz paskale i tu masz te... Krtęci, tak? Na subkrtęci, tak. Dobra. Sierra Papa, Kilo Sierra November, Katowice. Na piątkę. Zmiana decyzji, ponieważ ze względu na brzydką pogodę w Krakowie pasażer do nas leci z Krakowa, a to jest na tyle blisko, że on w zasadzie się zbliża do nas dużymi krokami. To będzie ci numer 2 do przelotu, więc obecnej pozycji, a jest to dokładnie 5 mil na północny wschód od punktu November, proszę skręcić w prawo, wykonywać na November. I zaczeka pan na przylot Embraera 190. Oczywiście rozumiem i swoją pozycję potwierdzam. Wykonuję na punkt November i w oczekiwaniu z punktem November na Embraera. Kilo Sierra November. Dziękuję, wierzę. No to spoko, dla nas to...